Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dzisiaj Monstera Variegata. Zapraszam Was serdecznie. Tak jak kochani powiedziałam na wstępie, dzisiaj królową odcinka, królową tego filmu będzie moja Monstera Variegata. Opowiem Wam co nieco o tej sezonce, a przy okazji również ją rozmnożymy. Nie planowałam rozmnażania tej rośliny i chciałam jej pozwolić po prostu rosnąć i zobaczyć, jak ta roślina będzie się rozwijała takim swoim naturalnym rytmem. To niestety kilka moich roślin w ostatnim czasie, w tym niestety właśnie ta monstera, zaatakowała choroba grzybowa. Zmiany na liściach są mniej lub bardziej widoczne, natomiast wszystkie wcześniejsze liście no niestety mają oznaki tego, że choroba jak najbardziej miała miejsce. Tutaj na przykład u nas od liścia, tutaj też takie bardziej widoczne może ze spodu. Natomiast bardzo skutecznie udało mi się to wszystko powstrzymać. To jest najnowszy liść, który się rozwinął. Jest piękny, widać, że jest nowiutki, jest taki jasnozielony, taki dosyć jeszcze mięciutki, tak się troszkę jeszcze przewiesza przez rękę, także to jeszcze widać malutki, świeżo rozwinięty rulonik. I mam już obserwacje też z poprzednich roślin, które przechodziły tą samą kurację, że jest ona skuteczna i nowe liście rzeczywiście już nie mają tych problemów, nie pojawiają się już te zmiany wskazujące właśnie na patogeny. Dlatego stwierdziłam, że i z tą rośliną muszę zrobić porządek. Dotychczas te stare liście zostawiłam. Była zima, nie chciałam jeszcze jej całkowicie osłabiać tym, żeby została takim bezlistnym ogryskiem, także zostały liście, natomiast dzisiaj robimy porządki, robimy duże, wspólne, mocne cięcie. Także zastosowałam tutaj taki trik, to jest kieliszek, taki kieliszek mały. Nie wiem jaka pojemność dokładnie, taki kieliszek w zasadzie chyba dedykowany do picia wódki. Także w takim kieliszku miałam wodę i podstawiłam to pod korzeń powietrzny, który miał no może 3, może 4 cm. Jak widać, ten korzeń aż zakręcił w tym kieliszku i naprawdę jest długaśny. Zastosowałam też taką owijkę z ręcznika papierowego, takiego zwykłego, kuchennego ręcznika papierowego, jednorazowego. Już mogę go sobie usunąć. I owinęłam też węzeł powyżej. I jak widać, pięknie ruszył nowy korzeń powietrzny, który pięknie urósł. Teraz też ma około, myślę, 3 cm, może 3,5. Aktywnie rosną oba te korzenie, co widać na takich jasnych, lekko kremowych, może takich końcóweczkach. No i czas tą roślinę posadzonkować. Myślę, że utnę całą tą górę tak raz. Zastosuję do tego zwykłą żyletkę. Uważam, że nóż lub żyletka sprawdzają się dużo lepiej. Taka historyczna ciekawostka. Mam jeszcze stare jakieś, też kolejne pakowanie puste, jakieś takie żyletki, które zachowałam, których używał mój dziadek. I to 3 razy sztuka, jednak w tym pudełku już liczę na to, że będzie żyletka. Żyletka w dłoń. Moim zdaniem dużo lepiej jest ciąć sadzonki nożem, ostrym nożem, właśnie żyletką, ponieważ nożyce, czy tam jakieś sekatory i wszystkie te inne tego typu wynalazki, które mam dwa ostrza, mają zbyt dużą tendencję do tego, że miażdżą tkanki i to miejsce cięcia nie jest takie idealne. Jeżeli macie takie węzły oddalone mocno od siebie, że na przykład roślina zimą urosła taka dosyć taka wyciągnięta i jest tej przestrzeni pomiędzy jednym węzłem i drugim dość sporo, to ewentualnie można uciąć nożycami i wtedy po prostu nożem lub żyletką na spokojnie, na przykład na desce, poprawić to i wtedy zrobić właśnie takie dodatkowe cięcie. Moja monstera ma te odległości między węzłami niezwykle krótkie, dlatego nie będę ryzykowała i po prostu odetnę to żyletką, tak jak Wam pokazałam. Muszę tutaj wybrać taki kąt, żebym zarówno ja dobrze widziała, ale jednocześnie, żeby to było bezpieczne też dla korzeni, które się już udało wytworzyć. Ok, mam już wybrane miejsce, więc tniemy. I takim oto jednym sprawnym ruchem oddzieliłam te 3-4 górne liście. W zasadzie można byłoby tę sadzonkę podzielić jeszcze
i uzyskać taką mniejszą. Może powinnam to zrobić, bo mniejsze sadzonki generalnie lepiej się przyjmują. A tutaj jest przepiękny, widać taki biały pasek, który niesłychanie mnie tutaj napawa optymizmem, że ta roślina będzie miała bardzo mocną, stabilną, silną wariegację. Dobra, to na razie odłożymy na bok. Pokażę Wam, co tutaj zostało. To jest jakiegoś innego filodendrona przełożona, więc został ten oryginalny liść. Tak wyglądała podobnie ta roślina, kiedy do mnie trafiła, ponieważ to była właśnie sadzonka pędowa. Była to sadzonka pędowa tutaj ucięta. Miała tylko jeden taki korzeń powietrzny, który był przez poprzednią właścicielkę wprowadzony po prostu do podłoża i on się tam pięknie rozwinął i dał system korzeniowy, na którym tak jakby cała ta roślina funkcjonuje do teraz, bo tak jak pięknie widać tutaj taki króciutki, malutki właśnie kawałek tylko pędu, wypuścił sobie dodatkowy. Natomiast co fajne, to widzę, że zarówno tutaj rusza też już kolejny, będzie ruszał korzeń powietrzny z tego nowego pędu, jak i tutaj to oczko już też zaczęło się pobudzać, więc myślę, że kolejne liście tutaj pojawią się w całkiem niedługiej perspektywie. Także tak to wygląda, a jeżeli chodzi o korzenie tej sadzonki, to są bardzo zdrowe. Ostatnio robiłam tam przy okazji właśnie tej całej historii chorobowej tej rośliny, robiłam oczywiście przegląd korzeni, korzenie są zdrowe. A tutaj widzę, że już jeden zaczyna przerastać dołem, także tutaj ten system mocno się rozbudował, co mnie cieszy i myślę, że ta sadzonka szybko ruszy. Trochę mam wątpliwość, czy zostawić tę sadzonkę taką z tym liściem, czy może ten liść usunąć. Na razie go chyba zostawię i jeszcze się zastanowię. Napiszcie w komentarzu, co Wy byście na moim miejscu zrobili, czy byście ten liść, który chorował, chociaż po zastosowaniu i takim oprysku i doglebowo Topsinu, bardzo wszystko się dobrze, pozytywnie zahamowało, ta choroba już dalej nie postępowała, więc może ten liść jeszcze jej zostawię, niech jeszcze ma czym produkować sobie substancje odżywcze, bo to jednak jakaś dawka chlorofilu jest potrzebna. Także tutaj mamy, powiedzmy, tą sadzonkę już ukorzenioną. A to, co udało mi się pozyskać, to są takie, tutaj są takie właśnie dwa korzenie powietrzne, które udało się, że troszkę już podrosły. Natomiast no dalej trzeba będzie to jeszcze troszkę poukorzeniać dalej. Tutaj też świetnie widać tą granicę, może tak jak to odwrócę, będzie lepiej widoczne. Tutaj widać świetnie tą granicę, że do tego momentu był korzeń powietrzny, który następnie, jak ja zaproponowałam tej sadzonce właśnie ten kieliszek z wodą i ona poczuła tą taką zwiększoną wilgoć, no to nie dość, że urosła, to widać, że ten korzeń jest po prostu troszkę inny w wyglądzie niż ten korzeń powietrzny wcześniej. W tym miejscu powyżej tego korzenia powietrznego, drugiego, mniejszego, bałabym się ciąć, bo jeżeli tniemy takie szczyty, które są takie właśnie bardzo młode, jak w tym wypadku, to niestety rośliny mają tendencję do tego, że czasem takie szczyty niestety nam zgniją. No a zdecydowanie tego nie chcemy, a szczególnie nie chcemy tego w przypadku takich roślin jak właśnie Monstera variegata, których no cena jest dalej dość wysoka, co jest mocno ciekawe. Od dobrych kilku miesięcy obserwujemy cały czas, że te ceny naprawdę dramatycznie spadają. No przykładem chociażby styczniowa rewelacja miesiąca, czyli Pink Princess, która kiedyś kosztowała kilkaset złotych, a tutaj raptem, co prawda niewielkie, ale jednak sadzonki tego absolutnego rarytasu trafiły się w Biedronce w cenie tam poniżej 10 zł. No to w przypadku Monstery variegaty cena trzyma się nieźle i powiem szczerze, że nawet mnie to zachwyca i zastanawia, skąd to się wzięło, że mnóstwo filodendronów swoje ceny mocno zredukowało w międzyczasie, no a Monstera jak cenę trzymała, tak dalej trzyma, więc no jest to taka zagadka, niemniej jednak królowa zdecydowanie jest jedna. I na pewno królową jest Monstera variegata. Dobra, no to w takim razie jeszcze jedno cięcie.
Jednak zdecydowałam się tą sadzonkę podzielić na trzy, czyli w tym momencie uzyskałam tą taką jedną sadzonkę już w pełni ukorzenioną, z której szybko polecam nowe liście właśnie w donicy. Drugą sadzonkę z tym korzonkiem bardzo długim, natomiast ten ogryzaczek taki podobnie jak w tej mojej roślinie początkowej, no taki króciutki, bo ten międzywęźle ma niesłychanie takie kompaktowe. Także nawet strach trochę było to ciąć i dlatego też zdecydowałam się właśnie na żyletkę, żeby tam no nie było jakiegoś marginesu błędu, jeżeli o to chodzi. No i tutaj ten korzeń jest taki już dosyć sympatyczny, więc jak tylko miejsca cięcia przeschną, ja je sobie jeszcze dodatkowo zabezpieczę, trafi ponownie do wody do ukorzeniania, także tutaj no taka sympatyczna, nieduża sadzonka. Tutaj te liście, może też cały czas ten nalot po oprysku maskuje, ale one mają naprawdę bardzo fajnie równo rozmieszczoną mniej więcej tą wariegację, więc myślę, że tutaj kolejne liście też będą wychodziły bardzo ładne. No i szczyt z nowym liściem, bardzo pięknym. No i te pozostałe dwa, które też dobrze wyglądają. No i tutaj mamy ten stary węzeł i nowy, natomiast tak mówię, no to ucinanie tych takich bardzo nie w pełni wykształconych szczytów, myślę, jest obarczone dużym ryzykiem i nie warto wydaje mi się w ten sposób postępować, dlatego tutaj taka też bardzo sympatyczna. Jak widać, miejsce cięcia jest perfekcyjnie, idealnie równiutko obcięte, dlatego właśnie rekomenduję Wam sięgać po jakieś ostre noże albo wszystko, co ma tak jakby jedno ostrze, żeby tych tkanek nie miażdżyć, bo jak generalnie wszyscy się cieszymy, jak mamy takie kompaktowe, ładnie rosnące rośliny, które się zbytnio nie wyciągają do światła, no to w przypadku tworzenia sadzonek i cięcia to niestety czasami potrafi być mocno podchwytliwe, dlatego uważajcie, żeby sobie w ten sposób nie zmarnować sadzonek. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Jestem pozytywnie nastawiona, że z tego uda mi się jeszcze te sadzoneczki trochę podpędzić i potem sobie to połączę wszystko razem i będę miała taką dużą monsterę składającą się z trzech sadzonek w jednej donicy i będzie mnie bardzo cieszyła. Dobra, sadzoneczki sobie odpocznę. A przy okazji dla wszystkich, którzy nie słyszeli jeszcze historii mojej monstery wariegaty, to jest to monstera, która się pojawiła w naszym zamówieniu ponad rok temu. Jesteśmy już razem ponad rok. W międzyczasie wyprodukowała właśnie takie cztery dodatkowe liście, wyprodukowała sobie ten pęd. Ukorzeniła się solidnie, chociaż przyszła do mnie jako ukorzeniona już sadzonka, to trzeba przyznać, że była słabo ukorzeniona. To były takie dopiero początkowe, rozwinięte korzenie i jednak roślina potrzebuje wykształcić taki sensowny system korzeniowy, zanim ten wzrost jest taki naprawdę intensywny, więc ona zanim te oczko swoje, można powiedzieć, pobudziła do wzrostu i wypuściła nowy pęd, no to kilka miesięcy to zajęło i to był właśnie ten czas, który poświęciła na rozbudowę tej bryły korzeniowej. Ja już muszę przyznać, po kilku miesiącach byłam nieco niecierpliwa, mówię, no stoi jak zaklęta, jeden listek, jak było, tak jest, nic się specjalnie nie dzieje. Zrobiłam kontrolę i sprawdziłam, czy tam aby na pewno w tych korzeniach wszystko jest ok. No i wtedy właśnie stwierdziłam, że widać było ten przyrost tych korzeni. Minęło jeszcze trochę czasu i właśnie wtedy zaczęła wypuszczać ten pęd, zaczęła wypuszczać po kolei liście. Jak macie ochotę, to gdzieś tam w archiwalnych filmach możecie do tego wrócić, pooglądać, jak właśnie wyglądały te początki, jak wyglądało to ten początkowy wzrost tego pędu. Gdzieś to wszystko jest tam zarchiwizowane i utrwalone. Wygląda niezwykle podobnie, no tylko był ten liść zdrowy, nie miał właśnie tych oznak choroby. Ale teraz, tak jak mówię, no wydaje mi się, że jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby ta roślina była piękna i była taka pełna i ta sadzonka mnie naprawdę bardzo mocno cieszyła. Ale wiem, że dla wielu z Was monstera variegata jest taką rośliną faktycznie marzeń. Ja muszę przyznać, że chociaż na mojej wishliście miałam różne rośliny, to akurat monstera variegata na niej się nie znajdowała. Więc jakim cudem można powiedzieć, znalazła się też w naszym zielonym domku. Bardzo jedna sympatyczna dziewczyna, z którą kiedyś się wymieniłam roślinami, sama się ze mną skontaktowała, że akurat nie swoją monsterę variegatę i czy bym nie była zainteresowana wymianą. No więc oferta, można powiedzieć, naprawdę nie do odrzucenia. Bardzo się cieszę, bo byłaby to roślina, której zdecydowanie raczej bym nie szukała i nie kupowała, szczególnie w tych cenach, które miała i w sumie widzę, że te ceny się mocno gdzieś utrzymały, chociaż wiadomo, już są lepsze oferty,
to dalej te ceny są dość wysokie. Mocno mnie cieszy, nie zamierzam jej sprzedawać, zamierzam ją sobie po prostu mieć dla swojej radości, bardzo mnie cieszy. Czekam, aż te liście zaczną się robić takie większe i nie ukrywam, że chyba takim momentem, na który czekają wszyscy, którzy mają monstery, a szczególnie jeżeli ktoś ma właśnie monsterę jakąś z wariegacją, no to jest ten moment, kiedy się czeka, aż te liście zaczną produkować dziury, bo miałam taki moment, to zresztą widać tutaj, jak ten listek się rozwijał, to ja mówię, czy on już będzie miał dziurę? Mówię, to jest po prostu niemożliwe. No więc okazało się, że oczywiście nie były to takie dziury i wcięcia takie typowe dla monstery, tylko po prostu ten liść miał taki defekt swój. No to uważam, że jest uroczy, a ile radości sprawił mi w momencie, kiedy był taką rurką, zagadką, to no zdecydowanie warte zapamiętania. Także ten listek był naprawdę super listkową niespodzianką. A cała ta roślina, rzeczywiście muszę przyznać, że daje mi dużo frajdy, dużo satysfakcji. Te czekanie na kolejny list, jaki wyjdzie, czy będzie właśnie miał dobrą tą wariegację, czy nie, no to jednak jest jakaś w tym wszystkim zabawa. I nowy liść tym bardziej podbił stawkę, ponieważ tutaj ta łodyga jest w połowie takim ogromnym, grubym, białym paskiem. Więc niesłychanie jestem ciekawa, jaki będzie ten kolejny listek, a jego już tutaj można na tym takim listkowym brzuszku wyczuć, że tutaj już właśnie ten listek czeka, tylko musimy my cierpliwie poczekać, aż on nam się objawi i pokaże, co tam ciekawego przygotowała ta roślina w zanadrzu dla mnie. Także zobaczymy, natomiast rzeczywiście jest to bardzo taka ekscytująca przygoda, bardzo jest to takie nagradzające. Też przy okazji dla wszystkich, którzy nie widzieli monstery variegate na żywo, to faktura tego liścia jest taka nieco chropowata, w sensie tam, gdzie są fragmenty mocno zielone, to tak jakby jest większa część, tak jakby grubszy jest ten listek, a w tych miejscach pozbawionych chlorofilu widać, że po prostu fizycznie mniej jest tych tkanek, co sprawia wrażenie właśnie takiej nieco nierównej, takiej mozaikowej struktury tego liścia. No i zobaczymy. Także taka monstera variegata, jedyne co, to jeszcze raz polecam, to korzystać właśnie z narzędzi, które pomogą Wam zrobić czyste, takie idealne, gładkie cięcie, gdzie nie trzeba będzie poprawiać, bo w przypadku akurat mojej rośliny no nie było miejsca na błąd, ponieważ tych tkanek było tak niewiele, że tutaj każdy błąd mógłby się skończyć tym, że sadzonka by była niezdatna do użycia i do dalszego rozmnażania. A dodatkowo ze względu właśnie na to, że to jest jednak taka roślina z tych dalej trzymających dość wysokie ceny i raczej trudną w odkupieniu, to nie jest roślina, którą jeżeli nam padnie, czy cokolwiek się z nią wydarzy, to po prostu po drodze po bułki czy marchewkę złapiemy w którymś ze sklepów spożywczych czy jakimś sklepie dyskontowym. Dlatego, żeby się upewnić, to właśnie zastosowałam te triki, które Wam pokazałam, dlatego chciałam to Wam pokazać. Czyli wcześniej najpierw po prostu skierowałam przy sadzonce, że korzeń powietrzny skierowałam do kieliszka, w którym dałam wodę i ta właśnie parująca woda z tego kieliszka zachęcała ten korzonek powietrzny do tego, żeby w tym kierunku podążać. On ostatecznie potem się w tej wodzie zanurzył i w tej wodzie tak jakby rozmnażał, ale jednocześnie dalej był połączony z tą rośliną swoją mateczną. Także była to bardzo bezpieczna metoda i takie metody ja Wam też rekomenduję, bo chciałabym, żeby Wasza roślinna przygoda była dla Was jedną wielką właśnie taką przyjemnością i dawała Wam satysfakcję, a strata sadzonek, no to myślę, że byłaby dużym rozczarowaniem, nie oszukujmy się, to są dość drogie rośliny i warto zrobić wszystko, co możemy, żeby sobie tą sprawę, jeżeli chodzi o rozmnażanie, ułatwić. A w przypadku właśnie tego drugiego węzła, no to zastosowałam tą taką metodę prawie że takich okładów powietrznych, ponieważ nie zastosowałam tutaj żadnego podłoża, to nie używałam żadnego włókna kokosowego ani takiego, tylko po prostu wilgotny ręcznik papierowy. Ja go kilkakrotnie w trakcie tej całej zabawy wymieniałam, ponieważ no on no tracił tą swoją świeżość, więc wtedy jak już widziałam, że ten ręcznik teraz już też jest taki nie za bardzo, to po prostu go usuwałam i owijałam roślinę nową partią, takiej po prostu zwykłej, najzwyklejszej jakiejś tam celulozy, która trzymała wilgoć i też właśnie spowodowała, że no już mamy zdecydowanie lepszy ten korzeń, bo wcześniej w zasadzie nie było go w ogóle, także roślina z chęcią wypuściła taki piękny, długi korzeń powietrzny, także
czekam na przeschnięcie i będą te rośliny, tak jak Wam powiedziałam, trafią sobie do jakiejś szklanki, do jakiegoś słoika i będą się dalej rozwijały. A przy okazji stoi tutaj ze mną na stole taka róża miniaturka. I dostałam od kilku z Was pytania właśnie o różę miniaturkę, że zdarza się, że dostajecie taką różę w prezencie od kogoś i one potem no, nie mają się najlepiej. Ja powiem szczerze, że one rzeczywiście bywają dosyć kłopotliwe. Często się zdarza, że zrzucają liście. Zdarza się również, że niestety atakuje je przędziorek. Ja serdecznie polecam, jeżeli macie taką możliwość, to teraz już będzie taki dobry moment, żeby takie rośliny po prostu wystawić gdzieś do ogrodu, gdzieś na balkonie, na tarasie. Świetnie się odnajdują. Są to te właśnie róże miniaturki marketowe. Z powodzeniem zimują w naszym klimacie. Ja takie w moim poprzednim ogrodzie z różnych właśnie okazji, gdzie tam coś podostawałam, miałam powysadzone w rabatach. One rok do roku świetnie ponownie kwitły. W ogrodzie odnajdują się zdecydowanie lepiej niż we wnętrzach, także potraktujmy może je przez jakiś krótki moment jako coś taki właśnie akcent kwiatowy na stole, a potem jednak ja bym je kierowała gdzieś w kierunku ogrodu, także taka jest moja porada. Myślę, że wtedy takie rośliny będą nas na pewno dużo dłużej cieszyły, bo mogą nas cieszyć przez całe lata. Także taką żółtą różyczkę ostatnio dostałam i na pewno skończy ona w ogrodzie, ale jeszcze chwilę dam jej, żeby mnie pocieszyła. Mam ją od czasu świąt, także trochę już czasu minęło, a w międzyczasie porozwijała trochę pąków. Natomiast no docelowo one w domu nie czują się najlepiej i myślę, że tutaj naprawdę najlepszym rozwiązaniem będzie jednak zaproponować im gdzieś jakieś miejsce na rabacie. A że są taką małą miniaturką, to pewnie nawet w niedużym ogrodzie gdzieś jakimś miejskim lub w jakiejś skrzyni tarasowej gdzieś tam miejsce się dla takiego drobiażdżka znajdzie. Ostatnio pokazałam Wam materiał z mojej wizyty m.in. w Castoramie i w sumie nie pokazałam, co kupiłam, bo kupiłam też m.in. nasiona. Stwierdziłam, że wysiejemy sobie rukolę, którą bardzo lubię i jeżeli macie ogród i taką możliwość, żeby wysiać sobie ją gdzieś w jakimś takim miejscu, w którym ona będzie mogła rosnąć, to co roku jakieś może znajdziecie taki zakątek rukolowy w swoim ogrodzie, to warto, ponieważ ona bardzo chętnie zawiązuje kwiaty, kwitnie zawiązuje nasiona i sama się wysiewa, więc tym sposobem można naprawdę mieć taki właśnie rukolowy zakątek, który ma potencjał do tego, żeby nas również cieszyć w kolejnym roku bez konieczności ponownego zakupu nasion i wysiewów. Wiadomo, oczywiście swoje nasiona też można zebrać, to jest świetnym pomysłem. Ja akurat nie miałam, więc kupiłam, bo rukola jest naprawdę super i można ją mieć zawsze świeżą, niezwiętniętą i warto. A oprócz tego kupiłam się w różne opcje groszku. Już w zasadzie jest mega późno, ale jeszcze wysieję, namoczę i wysieję groch cukrowy. Bardzo go lubię. Jest to jedna z, myślę, pyszniejszych przekąsek w ogrodzie, także jeszcze sobie właśnie ten groszek wysieje, także spróbujemy czy nie jest za późno. No a oprócz tego jeszcze groszki pachnące w trzech kolorach, które to są kolorami, które gdzieś planuję w dużej mierze w swoim ogrodzie, czyli takie odcienie chłodne, właśnie biel, błękit, róż, raczej trzymając się takiej nieco chłodniejszej kolorystyki, takie tonacje właśnie raczej stonowane i chłodne z dużą ilością zieleni. To jest coś, na co ja w swoim ogrodzie stawiam. To są co prawda kwiaty jednoroczne, ale kwiaty, które mnie niesłychanie cieszą, które lubię sobie jak zakwitną, to faktycznie zebrać parę gałązek i postawić na stole. Wtedy całe wnętrze pachnie pięknie, także też taki sposób na takie ekonaturalne perfumy do domu. Jeżeli macie możliwość, to myślę, że jeszcze z tym groszkiem mamy szansę. W tym roku długa, taka chłodna wiosna trochę nam te terminy, które trochę przegapiłam akurat, bo można było to zrobić już zdecydowanie wcześniej. Groch jest akurat taką rośliną, która jest odporna na nawet jakieś takie ochłodzenia, przymrozki, także można było to już zrobić wcześniej, ale dobre i to będę siała teraz, także pokażę Wam na pewno na Instagramie, co uda mi się z tego wszystkiego wyczarować, czy się te
Wy się udadzą. Dajcie znać, czy Wy coś w tym roku siejecie, może jakieś warzywa, może jakieś kwiaty. Dajcie znać w komentarzu. Ja Wam, kochani, za dzisiaj już niezwykle dziękuję. Dziękuję Wam, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Bardzo dziękuję za przemiłe komentarze. Zapraszam Was ponownie i do zobaczenia, kochani, wkrótce. Pa, pa!